nie przypadkiem fale emigracji związane były z niezbyt chlubnymi fragmentami naszej historii. Takie główne podstawy fale były trzy. Pierwsza to pogromy kieleckie, które miały miejsce w 56, w którym hasła antysemickie były elementem walki, na przykład w partyjnych walkach frakcyjnych Polski Zjednoczonej Lotniczej. No i może z 68 roku to było trzecia wielka fala wyjazdów. Gdzie na tym szczęście była młodą lekarką w 1939 roku, kiedy wybuchła wojna i kiedy rozpoczęła pracę, nie miała jeszcze skończonych studiów. To znaczy skończone studia nie zdała jeszcze egzaminu końcowego. Rozpoczęła pracę w szpitalu żydowskim dla dzieci imieniem Bersonów i Baumanów w Warszawie. Tam w tym szpitalu, tak jak historia Żydów się toczyła, właśnie zagłady Żydów, czy to przyład w Warszawie i w wielu, wielu innych miastach. W tym szpitalu również zakaźnie dla dzieci. Miasto, jak gdyby jak w pigułce się zamykało, powstało getto, potem deportacje. I ten szpital, zajmując się tymi dziećmi, przeszedł do wszystkich faz zakładu. I w pewnym momencie, kiedy wchodziły się w działy SS i szaleńców. Te dzieci, które były ludzkimi szkieletami, tak jak to sobie można wyobrazić, przeczytały, że coś się nie dobrego. I ta młoda lekarka razem z żoną Marka Edelmana musiały przeżyć takie doświadczenie, które jest nam trudne nawet do wyobrażenia, że lekarka musiała wybierać między lepszą i gorszą śmiercią. Między śmiercią, która nastąpi za 5-10 minut, wymordowaniem tego szpitala, że są działy SS, szkołnictwo, w sposób brutalny. Znając z historię zakłady, muszę sobie wyobrazić. A między towarzyszeniem tym dzieciom, malutkim dzieciom, do końca ich życia, przeprowadzenia i ze życia do śmierci. Dla mnie to jest taka analogia z naszą koleżanką. Ja już poczekam dobrze wiedział, wychodząc z dziećmi z sierocińcem w Warszawie, idąc tam na dworzec, a musiał wraz z wszystkimi dziećmi stanąć. I ta lekarka, Anna Radoszajer, razem z innymi lekarzami, uśpiła te dzieci i towarzyszyła im w przejściu do innego świata. Mówię, wielka, wielka.